Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to jest World of Warcraft. I z góry chcę powiedzieć, żebyście nie zdziwili kiepską jakością kamerki w prawym dolnym rogu. Bo testuję funkcję programu Action, która pozwala na nagrywanie automatycznie na plik z filmem kamerki. Tak, żeby było mniej renderowania. No kurde. A że na ten moment posiadam kiepską kamerkę internetową. Normalnie nagrywam cyfrówką i ją po prostu domontowywuję do tego, do materiału. To wygląda to, podejrzewam, źle, ale nie obraźcie się, tak będzie tylko raz. Chyba, że nie będzie naprawdę bardzo źle. To może w trochę więcej. Dopóki sobie nie kupię fajniejszej kamerki, okej. Okay. Robimy sobie pula małego. Chodźcie tu, panowie. Jestem na lokacji... Jestem na lokacji Hellfire Peninsula. I jest to lokacja w Outlandzie. A to jest moja nowa postać, Death Knight, na którą najbardziej czekałem. W sumie po to tylko wziąłem wojowniczkę, szybko wbić nią level, żeby zrobić sobie Death Knighta. Widzicie, już 60 level. Unholy, Blood Elf to jest rasa. I powiem wam szczerze, bardzo, bardzo mi się podoba ta lokacja. Zaraz wam pokażę trochę więcej z tego, ale najpierw sobie tutaj porobimy questy. Ściągnę sobie trzech. Bardzo fajne obszarowe ataki. Typowo DPS-owa klasa. I popatrzcie, czy ta lokacja nie jest bardzo ładna. To jest pierwsza dopiero lokacja na Outlandzie. I powiem wam szczerze, że tutaj jeszcze mało widać. Patrzcie, tam jakiś idzie duży gościu, który ma 100k życia. Tak na razie za bardzo się nie mogę do niego zbliżać. Tylko sobie porobimy questy, pogadamy. Aha. Teraz będzie problem, bo nie wiem, ile się będzie nagrywał materiał. Ale mały to jest problem. Postaramy się zrobić to jak najkrócej. Ups, trzeba będzie. No i rozdziałka, w której nagrywam, rujnuje po prostu to, co ja widzę. Wy widzicie normalny materiał, a ja widzę wszystko, kurczę, porozmazywane, tak jak wy mniej więcej moją twarz, można tak powiedzieć. Okej, co nam tu jeszcze zostało? Tych knightów trzeba pozabijać. Za mną jest mój zombie, mój wierny towarzysz, a raczej ghoul. Ghoul niż zombie. I oczywiście Baneling. What the fuck, co tak się trzęsie? Przyszedł tutaj ten wielki, tak więc trzeba uważać. Tych już nie ruszamy, teraz na tych pora. Bardzo ładny skill ma tutaj, ten Death Knight. Przyciąga po prostu przeciwnika do siebie. Też wyciąga go z szeregu i tak dalej. Bardzo fajne, bardzo przydatne i dynamiczne. No, oczywiście gra nie jest tak dynamiczna jak Neverwinter, którego ostatnio poznałem, czy Terra Online. Ale podoba mi się bardzo. Podoba mi się bardzo wstęp tego Death Knighta. Będę musiał wam kiedyś pokazać jego taki prolog, żebyście widzieli, że naprawdę fajnie to wygląda. Fajny motyw. Dostajemy rozkazy od samego Lich Kinga, tak więc jest bardzo fajnie. Latamy na tym lodowym żmiju, który jest w tym zwiastunie sławnym. Latamy sobie na nim i niszczymy, co nam wpadnie pod skrzydła. No, zapominam się. Oczywiście jeszcze mało ogarniam tego Death Knighta, bo jestem przyzwyczajony do grania tą moją warriorką. Ale jakoś damy radę. Bardzo mi się na razie podoba. Lepiej mi idzie w dungach różnych niż tą właśnie warriorką. Lepiej mi idzie, nie wiem czemu. Dużo obszarowych ataków, wpadam w dużą grupę, ściągam wszystko w jedno miejsce i rozpieprzam. Nie wiem, czy widać moje głupie miny. Mam nadzieję, że nie widać tego, że się nie ogoliłem. Będą się więcej poczytać o tych skillach, bo na razie to tak używam, a za bardzo nie wiem, co niektóre znaczą. Oczywiście Death Knight zaczyna od poziomu 55, tak więc
Nie ma czasu, żeby wszystkiego się nauczyć po kolei, po jednym skillu i tak dalej. No jest to dużo, wow, dużo naraz się uczymy. Co? Co, mój malutki? Okej, okay, tu, a to, tu mamy kobitkę, którą trzeba też ubić. Okej, okay, zostało nam 5 sorcerów. Sorcerów, no czarodziei w każdym razie. Do ubicia, tam jest jeszcze jedna. Ale bla 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 bla. I jeżeli nie będzie w pobliżu żadnego questa innego, na tym skończymy taki testowy filmik bardziej niż film. Nawet nie będę czekał z wrzucaniem jego, tylko wrzucę tak sobie o byle jak. No i jeżeli będę zadowolony w miarę daj mi przejść. Jeżeli będę zadowolony w miarę z tej funkcji, to będzie trzeba zainwestować w kamerkę, bo jest to naprawdę duże ułatwienie przy montażu, jak i w ogóle przy przy montażu głównie właściwie. Grzybka, który daje 6 koła życia, zjemy. To taki grzybek super halucynek. Ogólnie cała postać tego Death Knighta bardzo mi się podoba. Zobaczcie, taka epicka. Zaraz zobaczycie. Konia mojego, nie wiem, czy go na początku nie pokazywałem zresztą. Okej. Tutaj są duchy Lordaeronu. No. Chodź tu, kobito. Staniesz w pieprz. I kolejne. Ile? Jeszcze jedna czarodziejka. Musimy ją gdzieś tu znaleźć. O, proszę bardzo. O, już mnie widzi. Dobra, teraz musimy ją ubić. Nie ma co. I po zabawie. O, jeszcze jedna się przyczepiła, jakaś gnida. Aha, no i mam możliwość teraz latania. Ale nie mam pieniędzy, żeby się jej nauczyć. I nie mam też pieniędzy na latającego mounta, tak więc no, że tak powiem, jest slipa przysłowiowa. Co my tu mamy? Możemy wrócić. Warp Nether. Zamknąć jakieś wrota, jeżeli się nie... przywołać coś. Okej, okay, no to spróbujemy jeszcze to zrobić, może nie potrwa to tak długo. I patrzcie, tutaj jest... Nie no, pięknie, mi się bardzo podoba to. Espada, my nie chcemy się z nimi bić. Mi się bardzo podobają te lokacje. Ogólnie ten Outland to jest taka... Ten Nether to jest taka planeta choćby rozbita, roztrzaskana w okolicach właśnie Kalimdoru. No, ogólnie nad całym Azeroth. Aha, trzeba... Tak, w tym gdzieś miejscu musimy to... Aha, musimy przywołać 3 takich ziomków i ich rozwalić. No i oczywiście Tom po sobie starał się... ale tu fajnie. Podoba mi się tutaj. Jeżeli ktoś ogarnia fabułę Warcrafta, to tutaj właśnie działa się akcja w dodatku do Warcrafta trójki. Aha, nie no, tu muszę zabić 3, nie muszę ich przywoływać z tego co widzę. Okej, mamy już 3, nie chcemy już się z tobą bić. No i tutaj musieliśmy odbić Illidana z rąk, ona się nazywała, z rąk bohaterki Nocnych Elfów, nie pamiętam dokładnie jak jej leciało. I była to mapka typowo przypominała LoLa bądź Dotę, jeżeli ktoś ogarnia temat. No trzeba było po prostu walczyć o takie punkty kontrolne typu właśnie wieże i oprócz tego przejmować cały czas kontrolę nad klatką, w której był przewożony Illidan. I używaliśmy do tego Kayna, Książę Kael był, była jeszcze bohaterka tych nag, taka syrena, nie pamiętam też jak się nazywała. Okej, okay, czy nas zatrzyma ta blokada? No dawaj, shit! Okej, okay, no trzeba z nimi stanąć do walki. Zaraz zdychnie, nie aż ta, ale żebym fejla zrobił. Ale nie ma najgorzej, na szczęście. Jeszcze wyssamy z kogoś życie. Zbieram wszystko co się da, bo chcę jak najszybciej mieć obojętnie co,
Mam pełno miejsca w plecaku, tak więc mogę zbierać ile mi się podoba. Obojętnie co, byleby było na te... na tego konia latającego. Nie wiem co to będzie, nie wiem jakiego pierwszego muta mogę wziąć. Jakbym miał kasę, to bym sobie mógł kupić w Action House pewnie jakimś, jakiegoś wypasionego. Okej, trzy questy oddamy, może level idzie? Nie, tutaj nie będzie levelu, tutaj jest odebranie questa. Tutaj 10 koła tylko. Tutaj kolejny. Ale zawsze to coś. Okej, okay, i co tutaj mamy? Kolejny, całą masę questów. A myślę, że na ten moment to by było na tyle, bo muszę się zdać do banku. Sorry za tak krótki film, sorry za taką kiepską jakość kamerki, bo nie wiem, czy będzie kiepska, czy nie jeszcze. Ale raczej tak. Dzięki wam wielkie i pamiętajcie, to tylko test funkcji Action Webcam. Tak więc dzięki wam wielkie i na razie.